witam was w kolejnym odcinku z naszego studenckiego życia z Land Grabem. Tak jest, Land Grab cofnięty w czasie, czwarty odcinek. I tak, dzisiaj szykuje się nam imprezka. On tutaj jest w ogóle w wyśmienitym nastroju, jest w wyśmienitym nastroju, ponieważ był na randce marzeń z Haliną. Ona też zresztą jest zadowolona z życia w tym momencie. Tylko jej by się przydał prysznic, więc niech już zostawi te książki. Niech dziewczyna idzie się umyje. Ojej. A, dobra. Mamy tak mały łazienek, ja tu muszę zrobić mały remont. Mamy tylko jedną łazienkę na górze i jedną na dole. Taką małą i to jest za mało. Niech ona się wykąpie. Ona chce zrobić to przyjęcie. I on chce zrobić to przyjęcie. I nie wiem, a nie, on już nie chce. Ja mu zniknęło. No dobra. To myślę, że ona urządzi. W końcu ona tu była pierwsza. A, przyniosła nam kwiaty. Więc, wiecie co, schowamy te kwiaty. I jak się będzie dało, to dam jakieś dziewczynie. Chociaż on tu ma jakieś kwiatki. Później będziemy się tym zajmować. Podejdź na tu. Podejdź na tu. W ogóle wiecie co? Może ja go przybiorę. Bo tak ciągle łazi w tych ubraniach. Zobaczę, czy w ogóle coś mam, czy sprzedałam. Jak widzicie tutaj, wciepywałam im niektóre rzeczy, dlatego pieniędzy nam ubyło. Niestety. Fortepian przyniosłam tutaj. No wiecie, coś muszą robić te simy. Masz coś do ubrania? Nie gadaj, nie masz nic. Ziomek. Ziomek. Dobra, na razie to zostawię, po nagraniu sobie to zrobię. Bo się boję, że mi wykrzaczy grę. A ty tymczasem, dawaj. Urządź przyjęcie. Przyjęcie w togach, dajesz. Mirek. No to za... tylko dwóch. Dobra, zaprośmy tą Eulalię. I... Anka, chociaż Anka ostatnio do nas nie przyszła. A weźmy Ankę. Niech będą, zaproś je. Możesz podać jedynie. Już, już wszystko robię, już wszystko robię. Bo dziewczyny też tutaj. Ty się tam kąpiesz. Ty jesteś głodna i też brudna. Chodź, umyj ręce dwa razy. I weź sobie talerz indyka. Ty jesteś już zadowolona i ty? Też jesteś głodna. A ty już coś tam jesz, bo ja ci kazałam podać ci do jedzenia. Więc tak. Zabawę, jakieś dowcie. A nie wyświetli nam się tutaj powiadomienie o imprezie? O jest. O, 11 minut. Nudy. Och, ja tutaj zaraz zabiorę, nie będzie mną. To kurczę, ta impreza będzie nam trwała naprawdę długo. Bo ja mam, zapomniałam o tym modzie, wiecie? Chodźcie, rozpalimy ognisko. Macie żarcie, macie muzy, więc... ogarniać mi się to. Gdzie ty spać poszłaś? Czyś ty oszalała? Weź się ogarnij, dziołcha. Chodź tu, podejdź. Dziewczyny, proszę mi tutaj brać aktywny udział w imprezie. Ja się tak nie bawię. To ma być najlepsza impreza w całym... Proszę bardzo, oglądajcie sobie tutaj koleżankę. Jak ona tam sobie tańcuje. Możesz opowiadać historię. Może ktoś przyjdzie cię słuchać. Ojej, nie podoba mi się. Dobra. Też chcesz opowiadać historię? Zajmowanie się naturą, aha. Nikt cię nie chce słuchać. To nie, bo wszyscy nie macie opowiadać historii, bo jak to tak? Czekaj, ty masz opowiadać historię, nie? Więc więcej, więcej, zaproś, więcej, aha, tam było, zaproś. Ciebie też. W ogóle powinniśmy naszych gości chyba bardziej się gośćmi zajmować niż tymi domownikami. Jestem ślepa? Nie do bractwa? Nie. A już nie mogę zaprosić, żeby słuchały mnie?
ciebie? Jak już skończyłaś? Nie bardzo. No trudno. A one tutaj sobie się wydają przy tym muszę. Ściny, ściny, ściny. Idź się napij tego soku. Dalej nudy! Bo ja muszę tutaj się zabawiać z tymi dziewczynami. Się zabawiać z dziewczynami, no. To, żebym powiedziała. To się dobrze bawi. O, może być, już jest. Czemu razem? Tańczcie razem! Tańcujcie, jej! No. Z nią też trochę potańczę, żeby się nie poczuła gorzej. Przyjrzyj. Podoba ci się? Podoba ci się, Ruda? A ta ci się podoba? Też ci się podoba? Czyli może być. Powiedz jej dowcip. Okej, bawię się dobrze. Pięknie wyjesz, pięknie, Bożenka. Chodź po mnej, Bożenka, a to nie. Już skończyłam. To śpiewaj z Eulalią. Nie, bo Bożenka tutaj przyjęła ten i to choć zatańczanie w połamanie do jej muzyki, żeby jej przykro nie było. Ojej, ale tu bajzel się zrobił. Dobra. Chodź oglądaj. Żeby jej przykro nie było. Mirek. Gdzieś tu poznał koło. No nie powstać mi miło, to... Ten kanał Bożena, to zaśpiewaj z nią. Wiesz co, ty się głupia? Przecież już robisz z siebie głupka. To nie. Sami sobie śpiewamy, nie? A jakże? Proszę bardzo. No jak się tu nie fantyguje? Tylko, że coś mu głos wcięło. Nevermind. Jak tam dziewczynki? Sobie szamacie? Super, jedzcie na zdrowie. Tu widzę, już syf się robi. Oko. Tu jest nasza blondyna, a gdzie te tamte dwie? No tak nie może być. Podziwiaj. Pomasuj ją. Gdzie tu lekcje chcesz odrabiać? Czy ciebie coś boli? Idź do niej, bo tak być nie może. Raz, raz, Mirek. Lekcje tu przyszłaś odrabiać. Czy ty jesteś poważna? To jest impreza. Chodź, zrobię ci masaż, bo się taka spięta. Dlaczegoż macie problemy? Chodź tutaj. Chodź tutaj. A możesz ją tu zawołać? Weź ją zawołaj. Chodź tutaj, Ruda. Chodź tutaj, ja cię pomasuję. Nie będziesz brał teraz prysznicu, Mirek. Gdzieś ty polas, chodź tutaj. Ja cię... Ogarnij się. Co to za impreza, czemu ona poszła spać? A ona nie jest ze mną. Wszystko wam przeszkadza, tak?
Zaciągnę wąt. Lecą. Urażowa. Lekko nie było. Dobra. Ale się udało. Kasiuma? Szamuna ci. Recina kosmiko. Chyba tylko cina. Ale erdy hajp. Zostało kina. O, wola. Cimy cika. Zaczamy kosmiko. Ktoś tam znowu wyje. Balaya. Aloga. Baraknuke. Hablostwo. Idę zobaczyć to. A masza. Ta. Została garca. Akademika, dobra. Jak se wyjazd? Mirek na razie ma inne zajęcie. Kolocio! W ogóle już z piąta rana mamy na uczelni na... O, na 18. Kurus. I tak nie jesteśmy zmęczeni, bo mieliśmy dobrą rękę. Zastanawiam się, czy mogę z nimi robić barabara. Bo coś ostatnio nie wiem. Nie ma jeszcze gorących pocałunków. A ona się chyba na jeszcze nie zgłosiła, co? Jak mam kliknąć na to łóżko? No bez jaj. Nie mogę kliknąć na łóżko. Dlaczego? Co się stało? Czarna sprawa. Czemu zawsze musi mi się coś psuć? Czegoś mi to powie. A jak zajmę to? Dobra, nie mogę. Łóżko mi się zepsuło. Co za... Normalnie, ja nie wiem. Jak zwykle, coś musi być, coś musi być. To było chyba to. Aczkolwiek nie jestem pewna. Czy na pewno? Chyba nie. Bo tam to było troszkę droższe. No ale już trudno. Pokażmy to. No to ma słaby, straszny komfort i energię. A on musi się wysypać na te studia. Tejże wiecie. To było to. Ale ciekawi mnie, czy to łóżko jest... Ale nie, no wcześniej on spał normalnie w tym łóżku, więc... Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. A, takie ci damy. No i teraz się da. Dasz radę ją zaprosić? O, balanga, super. O, to się rozchodziło właśnie. Żeby balanga była. I zostały nam 2 minutki, czyli taka impreza do 8 rano, spoko jest. No, patrzcie, nie mogę. Ona za bardzo ten tekst. Za mało mam jej chyba. Ona chyba musi być w nas zakochana. W sensie tak... Miłość. O, już jest. Mówisz, masz. Co nie? Ale nadal nie mogę barabara. Czemu nie mogę robić barabara z synkami? Kto mi to wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. Przecież ona się w nas zakochała. My też musimy się w niej zakochać. Wiecie co, Simsy? Wcale tak w życiu nie jest. Wcale tak w życiu nie jest. No nie da się. Co zrobisz, nic nie zrobisz. W takim razie wypadł z tego wyra. No to
trudno się mówi, żyje się dalej. Ogarniemy chyba troszkę naszego Mirka, bo na 18 wykłady może jeszcze coś porobimy. Zobaczymy jeszcze obiad. No śmierdzisz trochę. Nie, to ty śmierdzisz, aha. Trudno. Pocałuj ją jeszcze. I chodź, skorzystaj, weź prysznic. A teraz się zakochałeś w niej. Super. Świetnie po prostu, teraz to mi nie potrzebne do niczego. Dobra, bo ona tą zaśmierdni jeszcze. Idź się ogarnij. I pokaż, co ty musisz zrobić. Technika i kreatywność. Co ona chce? Nie wiem już. Cześć, no pa. No dobra, niech se Hanna idzie na wykłady. Sama niech się ogarnia. Tak, weźmiesz sobie prysznic. Czy to się da jeszcze jeść? Nie. To było wspaniałe przyjęcie. Jej, super. Cieszę się bardzo. Mamy bajzę w domu. Więc zapiekanki. Ty masz na 11, ty masz na 13, więc ty posprzątasz w domu. Trzeba sobie radzić. Nie. Nope. Książki na podłodze. Prawdziwa balanga. A wiecie, już dla mnie się wykąpać, nie? Może zaczniemy od tego. Ten kubek. Po drodze wyłącz to. Posprzątam to. Posprzątaj tutaj te brudy. On tu nie będzie miał... A nie, nie będzie miał gdzie sobie przygotować jedzenia. Chociaż nie potrzebuję do tego. No i super. Żeby tak naszy, bo wyciągasz z lodówki gotowe te i... I od razu masz żarcie, nie? O, rachunki. Jak tam, Miruś? Najesz się tym trochę. Tak sobie. Możesz sobie, wiesz co, odrobić od razu pracę. Przyspieszymy to ich sprzątanko. No i myślę, że będziemy powoli już kończyć odcinek. Impreza trwała prawie cały odcinek, więc wiecie. Myślę, że było całkiem ciekawie. Ale musimy w końcu iść szukać tych tajnych stowarzyszeń Landgraba. Tak, jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Dlatego trzeba się rozejrzeć trochę po okolicy. Dobra, teraz pan nie skończysz tego sprzątać, trudno. Idź na uczelnię. To był dobry tydzień, mam nadzieję, że to się nie zmieni. No ja też mam nadzieję. Ty już wróciłaś. No to sobie skorzystaj, masz rację, ale mamy brudną wannę. Dobra. Ja później będę ogarniała tutaj ten ich akademik. Niech ona się jeszcze wykąpie i ona dokończy sprzątanie. Żeby było w miarę sprawiedliwie. Przecież Mirek nie będzie tutaj sprzątał. Bez przesady. Już odrobiłeś? Chłopie. Odłóż te książki w takim razie chociaż. Przynajmniej tyle zrób i zapłać rachunki. Coś tam chyba robiłeś. Potrzebujesz techniki i kreatywności, to zaraz ci każe się jej uczyć. Tutaj ładnie, o. 3 techniki. Proszę bardzo. No i dobra, a ja się z wami, kochani, na razie... Ojej! Bożenko! Coś ty żresz, ty głupia! Boże, ona ma coś nie tak z głową. O nie, coś... Która tam ma technikę? Żadna. Ty się musisz uczyć techniki. Ale dobra, zaczynasz, więc nie będziemy ryzykować. Dobra, bo kończę i kończę.